Znajdujemy się na terenie ośrodka hodowli muflona. Ośrodek ten jest zarządzany przez Lasy Państwowe. A tutaj na tym terenie przez Nadleśnictwo Bardośląskie. Położony jest on na obszarze pasma gór Sowi, które tutaj się znajdują za nami, i przylegających do nich pól. Także jest to teren o powierzchni około 3000 hektarów. Główne cele ośrodka hodowli muflona to prowadzenie zrównoważonej gospodarki łowieckiej i związane jest to z prowadzeniem racjonalnej gospodarki zwierzyny zgodnie z założeniami gospodarki leśnej, rolnej i zgodnie z założeniami ochrony przyrody. Muflon został do nas sprowadzony, czyli introdukowany z Austrii w liczbie około 5-6 sztuk i z tego rozwinęła się populacja muflona na naszym terenie. Obecnie na dzień dzisiejszy mamy około 200 sztuk muflonów. Czym się charakteryzują muflony? Może krótko biologię. Charakterystyczne dla samców rogi, które nazywamy ślimami, charakterystycznie zakręcone i bardzo ładnie się prezentują, tryki. Całe grupy, które tworzą, nazywamy kierdlami. Można je zaobserwować teraz właśnie w zimie, szczególnie na przykład na polach. W całych kierdlach. I teraz w okresie zimowym przede wszystkim nastawiamy się na dokarmianie muflonów, czyli jest to związane z tym, że znajduje się pokarm w paśnikach, to jest to karma sucha, czyli siano i jeszcze dodatkowo inna karma, taka jak owies. To właśnie szczególnie, jeżeli są mrozy, to wtedy ta zwierzyna pobiera tą karmę. Innym z celów ośrodków hodowli muflona jest przeprowadzanie badań naukowych. I na przykład tutaj w 2002 roku leśnicy, a także i Regionalna Dyrekcja Lasów, bo to było, musiała być zgoda Regionalnej Dyrekcji i ministra, stwierdzili, że musimy sprowadzić kilkanaście sztuk z zagranicy innej populacji muflonów. Sprowadzono pierwsze tryki i owieczki, około chyba 26 sztuk, w zamian za nasze cztery polskie żubry. Wiązało się to z tym, że powstała tutaj populacja wsobna, inaczej populacja, gdzie osobniki między sobą są blisko spokrewnione, bo było ich niedużo i populacja była też izolowana geograficznie, czyli oddzielona polami wokół tego pasma górskiego, więc one nie mogły się kontaktować z innymi zwierzętami ze swojego gatunku. I w związku z tym właśnie powstały takie nieprawidłowości, że końcówki tych rogów, czyli groty, wrastały im w kark, powodując zranienia i wtedy powodowało to zakażenie i po prostu dany osobnik ginął, i to w męczarniach. I efekty tego już są widoczne teraz, bo tak jak populacja, czyli same tryki, było gdzieś około 70% tryków o nieprawidłowym skręcie, tak teraz się obserwuje, że tych tryków jest 40%. Procent około 30, czyli jednak efekty osiągnęliśmy. Hodowla muflona polega też na tym, że jest on objęty opieką ze strony weterynarzy. W ubiegłych latach muflony chorowały na różne choroby pasożytnicze, na przykład motylica wątrobowa. I w związku z tym badaliśmy te osobniki. Jeżeli się okazywało, że jest duże zagrożenie, to wtedy podawane były specjalne leki. Leki te były mieszane z solą i podawana była sól w lizawkach i zwierzęta wraz z tą solą pobierały te lekarstwa i stąd teraz już rozwój tych chorób jest ograniczony, ale cały czas jest kontrola, czy nic się nie dzieje.